No, na pewno żeśmy tutaj testowali kilku zawodników i nie przywiązałem wagi tutaj odnośnie wyniku tego meczu. Chcieliśmy pograć, pierwsza nasza gra, od poniedziałku zaczęliśmy treningi. Jestem zadowolony, zespół wybiegał mecz, także myślę, że braki w zgraniu są, bo to jest normalne, jak się testuje zawodników, ale generalnie pozytywnie bardzo. Także zadowolony jestem. Nie straciliśmy bramki, aczkolwiek mogliśmy stracić, ale jestem zadowolony z tego meczu. Tak, Marcin Tarnowski zagrał ofensywnego pomocnika, bardzo dobry mecz zagrał, było widać duży zmysł do gry kombinacyjnej, dobry przegląd pola, także bardzo, bardzo uważam, dobry zawodnik to jest. A Tabaczyński z kolei, no tutaj jeszcze jest problem w tym, znaczy problem, w sensie zgrania, było widać troszkę tak za bardzo chciał, ale widać, że duży potencjał ma ten chłopak i trzeba mu się przyjrzeć, bo myślę, że tutaj jeszcze on ma duże możliwości. Tabaczyńskiego widzi pan w roli napastnika, takiego napastnika, który będzie w stanie godnie zastąpić wiosną Pawła Piceluka, który odszedł do Warty Poznań? Myślę, że tak. Dlaczego nie? No, Paweł Piceluk miał bardzo dobre momenty, strzelił na dużo goli, aczkolwiek zespół też mu praktycznie wypracował tę sytuację, a też miał słabsze mecze. I dlatego myślę, że tutaj musimy poszukać na jego pozycję zawodnika. Być może to będzie Tabaczyński i zobaczymy, czas pokaże, ale myślę, że można Pawła zastąpić spokojnie. W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że Lech będzie miał przedłużony okres przygotowawczy o tydzień. Okazało się, że drużyna Chemika Bydgoszcz wycofała się z rozgrywek trzeciej ligi. Proszę powiedzieć, te 5 punktów przewagi nad drugim Sokołem Kleczew, to jest taka zaliczka, która pozwala wam w spokoju przygotowywać się do wiosny? Na pewno nie. Nie można się przygotowywać spokojnie. Trzeba cały czas być czujnym, grać swoją piłkę. Zresztą tutaj duża rola w tym moja będzie przed rundą, żeby uczulić zespół, że to można szybko taką przewagę stracić. Trzeba robić wszystko, żeby przede wszystkim złapać swój styl, mieć gry, żeby grać konsekwentnie. Cały czas trzeba być, tak powiedziałem, czujny i w każdym meczu grać o 3 punkty. Przede wszystkim, żeby było widowisko, żebyśmy mieli swój styl i grali przygotowani, żebyśmy byli jak najlepiej do sezonu, a myślę, że 5 punktów to jest dużo, ale to są 2 mecze, tak wiadomo, to bardzo mało, bardzo szybko można przetrwonić, także tutaj naprawdę tu jeszcze wszystko jest możliwe. Myślę, że jesteśmy na tyle doświadczonym i dobrym zespołem, że sobie nie damy tego wydrzeć, ale to jest piłka i tu nie można pewnych rzeczy wszystkiego przewidzieć też. Już w pierwszym meczu na wiosnę zmierzycie się z wiceliderem z Kleczewa przy dobrym wietrze i grze na boisku, 8 punktów przewagi. Tak, aczkolwiek mówię, to będzie ciężki mecz, ten Kleczew troszeczkę to jest zespół nieobliczalny, niby Beniaminek, ale oni mają tam troszeczkę taką satelitę, mogą kogoś z Lecha wziąć Poznań, młodych z klasy, mają tam Wartę Poznań, Konin jest blisko, także oni tam mają w kim wybierać, także tutaj oni na pewno też będą chcieli nam pokrzyżować plany i na pewno ta liga będzie ciekawa. Tu z góry nie można niczego przewidzieć, myślę, że to jest bardzo ważny mecz o 6 punktów i będziemy zrobić wszystko, zrobimy, żeby ten mecz wygrać, ale zobaczymy, czas pokaże. Pańskim zdaniem Sokół jest głównym rywalem Lecha w walce o drugą ligę? Myślę, że jednym z rywali, bo jeszcze nie zapomnijmy, jest Polonia Środa Wielkopolska. Ja uważam, że bardzo dobrze może być przygotowany zespół Lubuszanina Trzcianka, który to jest nieobliczalny zespół, też oparty na zawodnikach Lecha Poznań. Bardzo młody, dobry technicznie zespół, dobry przygotowany. Także tutaj będzie też groźny rywal Polonia Leszno, tam z tego co wiem się zbroi, jakiś tam mają zaciąg z Rosji. Co rusz ktoś tam dochodzi, także tutaj Górnik Konin, który też jest dobrym zespołem, Unia Enikowo, jest trochę tych zespołów i na pewno w każdym zespole jest kilku piłkarzy ciekawych, także ta liga nie jest wcale taka, jak się wydaje, może niepozornie słaba, ona jest dosyć wyrównana i dosyć mocna, ta trzecia liga, także tutaj na pewno trzeba być bardzo czujnym, sprężonym, żeby my w pozycji lidera mamy podwójnie tutaj obciążenie, bo każdy będzie mówił, bij mistrza, bij lidera i tak to w sporcie już jest, ale postaramy się tutaj nie zawieść i żeby utrzymać to pierwsze miejsce, że zrobimy wszystko. Na koniec proszę powiedzieć naszym czytelnikom, jak będą wyglądały dalsze przygotowania Lecha do rundy wiosennej. No tutaj w tej chwili trenujemy jeszcze do końca miesiąca na własnych obiektach. Głównie bazujemy przygotowaniem tlenowym, siłowym. Później na przełomie stycznia, tego mamy tygodniowy obóz. Gdzie będziemy już się przygotować troszeczkę nad wytrzymałością. Myślę, że do tego cały czas będziemy grali co tydzień sparingi. Gramy też 2 razy czy 3 środy. Także mamy około 10-11 sparingów zaplanowanych. I aż do 24 marca tym mikrocyklem pojedziemy. Wiadomo, potem troszkę taktyki dojdzie. No i zobaczymy, jak będą boiska wyglądały. Byśmy musieli w miarę szybko wejść na naturalne boisko i optymalnie przygotować się. Myślę, że się przygotujemy dobrze do rozgrywek.